Mówiłeś tutaj, że ty morsujesz codziennie, że ludzie jak widzą ile ty dbasz o swoje zdrowie, to mówią o, wyczynowy sportowiec, to tak może ja jestem inny. I tu myślę, że ważne jest to, żeby nie porównywać się do kogoś innego, a po prostu popatrzeć na samego siebie i codziennie wykonywać małe kroki, które nas zbliżą do tego dbania o zdrowie. Nie patrz na tą osobę, która już dba o swoje zdrowie 10 lat. Spójrz na siebie i spójrz, co ty małego możesz zrobić, żeby poprawić to swoje zdrowie. I może nie będzie to morsowanie codziennie, ale morsowanie raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie. I tak to się powoli zaczyna. To nie jest takie coś, że nagle musisz wskoczyć na ten 10. szczebel, tylko możesz wejść sobie na 1. szczebel, wyeliminować z diety Coca-Colę i zastąpić ją wodą. To może być pierwszy krok, który już bardzo dobrze na to wszystko wpłynie. Czyli metoda małych kroków. Jak ty na to patrzysz? Jak najbardziej, dlatego ja na początku, jak pracowałem też swoimi klientami, to miałem coś takiego jak jednorazowa porada, bądź taki mentoring zdrowotny jednomiesięczny. Ale wiele osób za dużo oczekiwało od siebie w ciągu tego jednego miesiąca, jak wprowadzaliśmy za dużo zmian od startu, no to oni się szybko demotywowali. Zmieniliśmy po prostu na współpracę 3-miesięczną. Jak ja współpracuję 3 miesiące, to często zauważam, że w ten końcówka 1., 2 miesiąc jest kryzys. Nie? I gdyby mnie tam nie było, to większość osób by się poddała, ale jak przełamują ten 2., 3 już zaczyna i zawsze sinusoida do góry i później już zostają, idą w ten świat już zmienieni i o to zdrowie zaczynają dbać. I ja jak najbardziej jestem zwolennikiem to Kaizen tak zwanego, tak? Czyli tej techniki małych kroczków, czyli tak jak fajnie wspomniałeś, no ja nikomu nie każę codziennie wchodzić do wody. Spróbujmy raz w tygodniu, spróbujmy później 2 razy w tygodniu, czy nawet raz na 2 tygodnie, ale żeby z tym obcować i też nie walić od razu rekordów. Bo do mnie też dużo osób zarzuca, a ty taki kozak jesteś, taki z ciebie ice tiger, a wchodzisz tam na minutę czy dwie. A ja tłumaczę, uczyłem się od wielu osób naprawdę, co są mocne w dziedzinie zimna i aspektów, jakie przynosi zimno. Jeżeli ja szykowałem się do zimowego pływania, czy tak jak Leszek na ziemię się szykuje do bicia różnych rekordów w zimnej wodzie, on będzie, to bodźcowanie zimna z jego strony nie ma już aspektów zdrowotnych, tak? Bo on robi co innego. To jest jak sport wyczynowy i sport rekreacyjny, prozdrowotny. Sportowiec wyczynowy nie trenuje zdrowo. On swój organizm przeciąża i przesadza, ale żeby osiągnąć jak najwyższe wyniki. Te organizmy są wyeksploatowane. To tak jak w samochodach sportowych. Tak? Samochód sportowy nie przejedzie ci 200 czy 300 tysięcy kilometrów, bo on nie wytrzyma czegoś takiego. On po prostu będzie krótko, ale bardzo efektywnie. No i to samo jest w zdrowiu. Ja wchodzę na minutę czy dwie, bo wszystkie badania, które między innymi też ja robiłem pracując z kadrą, bo miałem epizod też pracy z kadrą narodową kajakarek olimpijską i robiliśmy różnego typu badania, jak zmieniają się parametry krwi, ile czasu potrzeba być w wodzie, żeby jakieś zmiany hormonalne zaczęły następować. I to też zimno korzystamy w kilku aspektach, bo można też w regeneracyjnych, można w pobudzających i to są też inne temperatury wody, inny czas ekspozycji na to zimno. Dlatego jak ja mam wodę, moja woda zawsze jest poniżej 5 stopni, bo jak wiesz, jeżeli teraz sobie korzystam z Mausera, bo pogoda mi sprzyja, ale jeżeli już pogoda jest za ciepła, ja zaczynam przechodzić w zamrażarkę skrzyniową. Tak? U mnie ta woda musi być po prostu zimna i dla mnie ten bodziec termiczny długości minuty czy do 2 jest wystarczający, bo chodzi o to, że jeżeli ty codziennie wchodzisz do tej wody, to nie możesz tego organizmu wychładzać. Fajnie powiedział Walerian Romanowski, pewnie kojarzysz, to jest też jeden z naszych polskich takich guru odnośnie zimna i poddawania się różnym ekstremalnym ekspozycjom na zimno, że jeżeli ty przegniesz i zaczniesz za długo siedzieć w tej zimnej wodzie, organizm nie będzie miał możliwości się dogrzewać. On nie da rady, po prostu przeciążysz go. Nie? To jest duże obciążenie. Musimy wziąć pod uwagę, że bodziec zimna jest stresorem. Ty dla mózgu, wchodząc do zimna, mózg szczytuje zagrożenie życia. Dlatego jest ten wyrzut hormonalny, dlatego, bo organizm chce ratować twoje życie. Nie? My sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale tak te receptory czuciowe na ciele powodują, że impuls do mózgu idzie, kurwa, zagrożenie życia, ratujemy. Nie? I nie ma sensu wchodzić dłużej. Jeżeli szukamy aspektów prozdrowotnych,
wchodźmy krótko, intensywnie, na chwilę, wyrównajmy oddech i wychodźmy. Nie? Dlatego nie rozumiem środowiska morsów. I tutaj fajnie, że jest taka osoba jak Walerian Romanowski, bo on też teraz już to jest duży guru odnośnie zimna w Polsce, żeby nie wchodzić w tych kurde neoprenach. No, ja tego nie rozumiem. No, ubieramy buty neoprenowe, rękawiczki neoprenowe, czapki, szaliki, wchodzimy po piersi i stoją tam po 15-30 minut. W jakim celu? Niech mi ktoś odpowie sens. Jaki sens jest tego? No żaden. Po prostu ani to aspekt zdrowotny, wychładzamy się, organizm ma receptory czuciowe na całym ciele i tak jest zaburzony, jest zakłamany, bo tu jest ciepło, tam jest ciepło, tu jest zimno. To jest wszystko niespójne, nie? Nie tak powinno wyglądać. Powinniśmy zanurzać całe ciało w całości, skoro nasze ręce nie wytrzymują, nogi nie wytrzymują, to wychodzimy i wydłużamy ten czas. Tak? Wytrzymasz 10-15 sekund, spoko. Wytrzymasz następnym razem 30-40 minut, a po minucie, to już właśnie wracając do tych badań, badania pokazują, że ekspozycja w temperaturze do 5 stopni minutowa wystarczy na to, że kora nadnercze wyrzuca bardzo dużą ilość maksymalnie tych wszystkich hormonów, i zaczyna się elastyczność naszych erytrocytów. Już wystarczy minuta. Nie trzeba wcale siedzieć dłużej. No chyba, że już wiecie, mamy wodę o temperaturze 12-13 stopni, no to trzeba to wydłużać. Nie? Powyżej to już też indywidualne kwestie, bo jak badaliśmy, to na niektóre osoby działało, na niektóre nie. Temperatura już od 12 stopni często zmienia zupełnie już gospodarkę hormonalną. Niektóre osoby już w ogóle nie były podatne, szczególnie z większą ilością tłuszczu brunatnego i tej termoregulacji. Nie? Więc 15 stopni to jest już taka ostateczna, 15-16, tak literatura pokazuje, że już nic się nie zaczyna dziać. W organizmie można się tylko wychłodzić i wyziębić. Nie? Dlatego to już nie ma sensu. Ja się śmieję, jak mieszkałem jeszcze na Teneryfie i miałem tam klientów, ja im mówię, ja biorę codziennie zimny prysznic. A ja mówię, jaki zimny, jak temperatura w kranie zimnej wody ma 22 stopnie. Dlatego no, to nic nie przyniesie. Takie zimne natryski w okresie lata, wiosny, jesieni, zależy też od położenia geograficznego, bo w górach zawsze będzie ta woda zimniejsza w kranie. Też tam odwierty, niektórzy mają studnie własne, to ta woda też będzie ze studni głębinowej zimniejsza. To może jeszcze coś dają, ale tak to jest tylko taki dyskomfort i taniec węża pod natryskiem, nie? Bo jest po prostu nieprzyjemnie, a nic to nie daje. Dlatego ja też już bym sugerował zamiast tych zimnych natrysków codziennych, jak już ta woda jest za ciepła, no to chociaż raz w tygodniu nalać sobie wody do wanny, czy mieć taką beczkę jak ty za 80 zł, kupić sobie dwa worki lodu, tam po 5 zł i tego lodu tam dodać i sobie wejść i zrobić prawdziwą ekspozycję na zimno. Nie? Takie mówię, żeby to miało sens i cel, nie? Bo no chyba, że ktoś lubi się kąpać w takiej nieprzyjemnej wodzie, która nic nie daje i może jeszcze z aspektów korzyści finansowych, tak? Bo woda zimna mniej kosztuje. Tak, jedna kwestia to te zdrowotne właściwości tego zimna, ale z drugiej strony ja też tak nie patrzyłbym negatywnie na te zimne prysznice, ponieważ bardzo rozwija to mental, bardzo rozwija to tą samodyscyplinę własnego siebie. I tak niedawno była rozmowa Gogginsa z Hubermanem, gdzie Andrew Huberman mówił, że gdy robimy jakąś czynność, teraz wybieramy dwa podejścia do tej czynności, albo chcemy ją zrobić, albo nie, to odpowiedź naszego organizmu będzie zupełnie inna. I tak jeżeli nie chcemy czegoś zrobić, a i tak to zrobimy, to w mózgu rozwija się jakaś część, która nie rozwinęłaby się, gdybyśmy chcieli to zrobić. Właśnie tak, tu wchodzi całe morsowanie, które jest właśnie tym, czego nienawidzimy w chwili wchodzenia do tej wody. I to samo jest z zimnym prysznicem. Może nie ma takich korzyści zdrowotnych, ale te korzyści takie psychiczne nadal występują. W 100% masz tu rację. Ja tu mówiłem tylko o aspektach takich, wiesz, hormonalnych i zdrowia fizycznego, ale mental jak najbardziej tak, bo łamiemy znowu strefę komfortu, tak, bo to jest nieprzyjemne. Jak najbardziej, jeśli chodzi o rozwój mentalny i pracę nad swoją głową, słabościami, wychodzenie ze strefy komfortu, to zimny natrysk jak najbardziej jest wskazany, no bo nie każdy go będzie lubił. No, nie znam osób, które mi mówią, że uwielbiają zimne prysznice. Chyba efekt po. Efekt tak. Po to ja zawsze uwielbiam. Tak, tak. A właśnie jeszcze w temacie tego czasu morsowania, to ja niedawno rozmawiałem z Łukaszem Szpunarem. Pobił on rekord Guinnessa teraz w przebywaniu w lodzie
przebył w nim 4 godziny, gdzie rekord Wima to było 2 godziny coś. Valerian z kolei wytrzymał 3 godziny coś. I Łukasz teraz dobił do 4 godzin. I teraz jak jakiś odbiorca, który morsuje sobie rekreacyjnie, widzi takie 4 godziny, to on, gdy wchodzi na 5 minut, to czuje się beznadziejny. Porównywanie się jest złodziejem szczęścia, jest złodziejem tego dobrego samopoczucia. Więc tak, tu znowu wchodzi to, żeby porównywać się do siebie i wykonywać odpowiednie kroki na swojej drodze. Każdy ma inną drogę rozwoju i trzeba patrzeć tylko i wyłącznie na siebie. To właśnie trzeba brać pod uwagę, bo my wszyscy mamy do czegoś różne predyspozycje. Tak? Jeden będzie miał mniejszy odczyt tych receptorów zimna, nie odczuwa tak tego zimna. Jeden będzie miał więcej tkanki tłuszczowej, tej brunatnej, która szybciej grzeje. Jeden będzie miał mocniejszy mental, będzie umiał to lepiej wyłączyć. No ale za to może ty umiesz, nie wiem, szybciej biegać, lepiej biegać, może podniesiesz większy ciężar. No każdy z nas ma coś innego, dlatego nie rywalizujmy, nie właśnie to, co ty wspomniałeś. Nie obserwujmy siebie, tylko swój postęp. Tak? No jak ja robię też od kilku lat teraz ciężki trening siłowy, no to też nie każę komuś dźwigać takich ciężarów jak ja, no ale na przykład mój kuzyn jest trójboistą siłowy, no jak ja bym miał się porównywać do niego, to ja się czuję beznadziejny, tak, bo on robi tam w trójboju 800 kilo, a ja zrobię 400 z kawałkiem, no jestem beznadziejny, tak. To nawet przykład z mojego życia. Morsuję kilka lat, zabieram swoich kolegów na morsowanie. Jeden z kolegów był ze mną w tej wodzie 5 minut, mimo że był to jego pierwszy raz. Ja już ledwo żyję, chcę wychodzić, a on stoi. Był pierwszy raz na morsowaniu. I teraz ja mógłbym się ze sobą słabo czuć, ale z drugiej strony wiem, że ja bardziej, moje ciało jest lepiej przystosowane do znoszenia ekstremalnych temperatur w zakresie gorąca z kolei. Więc gdy idziemy na saunę, ja mogę siedzieć, on już chce wychodzić. Więc tutaj znowu porównywanie się nie ma najmniejszego sensu. Myślę, że ten temat wyczerpaliśmy i może żeby jeszcze wyczerpać temat tych leków, wróćmy do nich na koniec. Ja bym cię jeszcze zapytał, czy widzisz jakąś sytuację, w których korzystanie z tych leków, korzystanie z tej konwencjonalnej medycyny byłoby wskazane? Znaczy dla mnie tylko i wyłącznie w przypadkach nagłych ratujące życie. Jeżeli, no chyba, że już mamy chorobę taką, że nie da się jej wycofać w sposób naturalny, to wesprzeć się farmakoterapią, ale wierzcie mi, że w 90% aspektów, no tak jak ja mam cukrzyka typu pierwszego w domu, no jak ja bym mu odstawił insulinę, to nawet jak go wprowadzę na najbardziej restrykcyjną dietę, jaką jest chyba karniwor, to nie ma tam możliwości, żeby on mi przeżył bez insuliny, tak? Bo on umrze za kilka dni, tak? Bo ten cukier mimo wszystko będzie rósł i dziecko odejdzie, tak? Więc w tym przypadku ja nie mogę się kłócić z biznesem farmaceutycznym, ja korzystam, tak? No ale jeżeli mamy, nie wiem, jakieś przewlekłe bóle, jakieś problemy ze skórą, gdzie tylko traktujemy się maściami czy lekami, czy insulinooporność, co wspomniałem, bierzemy statyny, czy nadciśnienie, czy to spójrzmy wtedy, w jakim stanie jesteśmy zdrowia, bo jak jesteśmy otyli, jeżeli ktoś twojej postury będzie miał nadciśnienie, to faktycznie może być coś tam faktycznie uszkodzonego, tak? To tak już powiem potocznie i może trzeba będzie być skłonnym do zażywania leków, ale jeżeli ja ważę, mam 180 wzrostu załóżmy, a ważę 150 kilo i mam nadciśnienie, no to pomyślmy, czy czasem nie warto zejść do 80 kilo, tak? W dłuższej perspektywie, wiadomo, że nie w miesiąc i powoli redukować te leki i z nich wyjść. Dlatego leki dla mnie przy leczeniu przewlekłym w 90% są do wycofania i nie ma sensu i to nawet córka moja zauważa, no bo od X lat jest przy ojcu, który pokazuje ludziom, jak można naturalnie wracać do zdrowia i ona mówi, w mojej klasie dziewczyny jak mają okres, to zawsze biorą tabletki przeciwbólowe, ona w życiu nie brała tabletki i to działa? A ja mówię, że krótkotrwale działa, no ale nie ma takiej potrzeby, nie? Bo to też jest forma znowu uzależnienia, takiego pójścia trochę na łatwiznę. Są inne też naturalne rzeczy, które można traktować przeciwbólowo, jest coś takiego jak refleksologia, jest coś takiego jak klawiterapia, są też naturalne suplementy, które
wspomagają organizm w takich cięższych sytuacjach, przy przeziębieniach czy ten. Dlatego przy chorobach przewlekłych klient wyleczony, klient stracony, musimy iść tym tropem, że jednak firmom zależy na tworzeniu produktów, które mają zaleczać, a nie wyleczać. No ja to po 10 latach spędzonych w koncernach jestem w stanie z autopsji jakby powiedzieć, a myślę, że jakbyście tak zdrowym rozsądkiem popatrzyli na to, jak ten świat wygląda, jak to wszystko jest skonstruowane, to myślę, że dojdziecie do tego samego wniosku. Mhm. Właśnie a propos jeszcze tych leków przeciwbólowych, to ja w ogóle w 90% przypadkach uważam, że są niepotrzebne, bo ból to jednak jest informacja, że coś w jakiejś części ciała jest nie tak i warto się tym zająć. I teraz jeżeli zagłuszasz ten sygnał, no to przestaje to być dla ciebie pilne, żeby się tym zająć, może tak. Tu masz jak najbardziej rację, bo ciało zawsze nas będzie informować, nie? Że coś się dzieje. No skoro cię coś boli, to znaczy, że coś jest nie tak. A właśnie wszystkie leki przeciwbólowe działają na tej zasadzie, że one ten ból wyciszają, ale nie wyciszają tego stanu zapalnego czy tego, czym to jest spowodowane. I to samo, co się nam wpoiło, jeżeli mamy stan podgorączkowy czy gorączkę, bo to też trzeba rozróżnić, do jakiej temperatury, czy u dziecka, czy u dorosłego, bo to są inne skale, ale my się nauczyliśmy od razu niwelować tę gorączkę, tak? Czyli bierzemy leki obniżające temperaturę ciała. Też nie tędy droga. Organizm podwyższa tą temperaturę ze względu na to, że on w ten sposób zabija bakterie i wirusy, które są i patogeny, które są odpowiedzialne za proces chorobowy. I organizm podnosząc temperaturę ciała, on przez to stara się leczyć. No tak mówię troszkę łopatologicznie, tak prostym językiem. A my obniżając znowu mu temperaturę ciała, nie pozwalamy na to. Tak? I sztucznie, syntetycznie próbujemy to wyleczyć. I nie na tym polega, a kto to wszystko nam zaprogramował. Nie? Kiedyś się nie robiło. Nawet ja wspominam sobie jeszcze, jak ja trenowałem i byłem w reprezentacji jeszcze juniorów, ja miałem też trenera, który był z bloku wschodniego, to był Rosjanin starej takiej szkoły, starszy gość w ogóle. I jak u nas łapało nas przeziębienie czy cokolwiek, to po pierwsze był kop w dupę do sauny, wygrzanie organizmu, później smarował nas miodem naturalnym, obwijał nas folią taką streczową, kazał się ubierać ciepło, 50, mimo że byliśmy sportowcami, 50 wódki z pieprzem, ten i pod kołdrę i masz spać. Na drugi dzień zazwyczaj każdy po prostu mokry jak pies wstawałeś, tą poście trzeba było wymienić, wszystkie ciuchy wymienić, ale zazwyczaj na drugi dzień wstawałeś zdrowy. Czyli nie obniżaliśmy temperatury, tylko jeszcze ją podwyższaliśmy. Mhm. Bardzo podobną rzecz właśnie podpatrzyłem u swojego taty, kiedy czuje, że coś tam z organizmem jest nie tak, no to gdy idzie spać, nakłada się kilkoma kołdrami albo ciepło się ubiera przy tym i poci się, całą noc się poci. Może nie jest to przyjemne, ale rano wstaje i jest jak nowonarodzony. I właśnie sam zacząłem to testować. Już w ogóle prawie nie pamiętam, kiedy miałem taką sytuację, że musiałem to stosować, ale po prostu to działa. To działa i ta temperatura podwyższona jest takim wejściem naszego organizmu w stan zwiększonej regeneracji, może tak nawet. Tak, tak, leczenia, procesów naturalnych, leczenia, zabijania patogenów. Nie? To, co też, bo jest wiele też środowisk, które krytykują technikę oddechową Wima Hofa, nie? Że ona nie jest do końca zdrowa, bo to jest wymuszona hiperwentylacja i tak dalej. A Hof też fajnie dużo aspektów pokazał, że okej, to jest wymuszona hiperwentylacja, ale najpierw się hiperwentulujemy i zmienia się też kwasowo-zasadowość krwi, bo najpierw krew staje się troszkę bardziej alkaliczna, później bardziej bardziej kwaśna, jak wstrzymujemy ten oddech maksymalnie i przez to, że jest ta taka fluktuacja tych kwasowo-zasadowości, też jak mamy różne patogeny w naszej krwi, dlatego jak oni poddawali tam ten eksperyment jeden, co był prowadzony, wstrzykiwali bakterie E. coli uczestnikom, którzy byli przeszkoleni przez Wima Hofa, to nie zadziałało ze względu między innymi na procesy, które oni się nauczyli wyzwalać głową naprawcze, a dwa za tą hiperwentylację, którą robili, bo bakterie, wirusy, patogeny, one nie lubią żyć w zmienionych stanach, nie? Bo to jest kwaśne,
zasadowe, kwaśne zasadowe i one obumierały, plus naturalne aspekty organizmu zwalczające, bo każdy organizm dąży do zdrowia, co wspomniałem już jakąś godzinę temu, jak rozmawiamy, że my wszyscy mamy zdolności samonaprawcze. Tylko jeżeli nie pomożemy naszym ciałom, no to będziemy chorować. Jeżeli je wesprzemy, nie będziemy przeszkadzać, ciało się naprawi. Dlatego wiem, że wiele chorób można wycofać. Nie mówię wszystkie, żeby mnie ktoś tu nie odebrał, że jestem cudotwórcą albo szarlatanem. Wiele aspektów chorobowych w naszym organizmie, jeżeli go wesprzemy, pomożemy, nie będziemy przeszkadzać, to się naprawi. I jesteśmy do tego skonstruowani. Każdy nasz narząd de facto poza trzustką i poza kilkoma narządami, on się co ileś miesięcy, lat regeneruje, bo to zależy od narządu. Już nie pamiętam, co ile miesięcy mamy de facto nową skórę, co ile miesięcy mamy nowe jakieś komórki. My się po prostu cały czas wymieniamy, nie? Regenerujemy. A im dbamy bardziej o te aspekty, co rozmawialiśmy wcześniej, co masz mi podesłać link, przypominam, długowieczności, to chodzi o to, żeby nasze telomery były wydłużone, żeby one się nie skracały, bo im szybciej się skracają, tym nasze życie będzie krótsze. Mitochondria, żeby lepiej pracowały, żeby nasz organizm był lepiej nawodniony, bo my z wiekiem cały czas mamy też mniej wody. Tak? Komórki są w cudzysłowie coraz bardziej suche, one się coraz mniej nawadniają. Dlatego jest wiele kluczowych aspektów drobnych, które mają znowu w połączeniu holistycznym wpływ na naszą też długowieczność. Mhm. Poruszyliśmy w toku rozmowy już dużo praktyk, i to morsowanie, i metoda Wim Hofa, i jedzenie nieprzetworzone. Czy teraz moglibyśmy to jakoś wszystko podsumować, jaki jest według ciebie ten przepis na zdrowie? Czyli dla mnie przepisem na zdrowie jest właśnie wiele aspektów, czyli po pierwsze to, co wspomniałem, wyrzucenie syfiastego jedzenia. Już nikogo nie będę tu na dietę jakąś tam kierował, chociaż wiesz, jakich stylów żywienia jestem zwolennikiem. Kontrowersyjnych, no ale głównie opartych na produktach odzwierzęcych. Jednak idę w tym kierunku, gdzie w swojej historii przeszedłem na wegetarianizm i byłem też wegetarianinem. Szukając rozwiązań i dobrego zdrowia, testowałem wiele rzeczy na sobie, próbowałem wiele rzeczy na sobie i nie tylko na sobie, żeby to nie było, że tylko ja, tak? Ale u nas to wchodziło całorodzinnie, tak? Od razu cała rodzina i przestawialiśmy wszystko, cały dom. Nie sprawdziło się to i najbardziej teraz zauważam najwięcej korzyści, najlepszego samopoczucia, najlepszego wyglądu, największej energii. To, co wspomniałem, że u mojej córki w końcu po 15 latach cofnął się NOP, to jest dieta odzwierzęca, dieta oparta na produktach odzwierzęcych. Ja się zrobiłem prawie tak samo silny, jak byłem jeszcze sportowcem wyczynowym, zaczynam coraz lepiej wyglądać, nie mieścić się zaczynam w ciuchach, a nie chodzę naprawdę na tą siłownię, ja w życiu nie brałem żadnych sterydów, a zaczyna mi naturalnie przebudowywać się ciało. I tu wiele osób, które są właśnie na tych dietach, same są w szoku, bo mam jednego też naturoterapeutę, który już jest chyba na karniworze od 2 lat, to on mówi, że on nie dowierza, jak zaczyna wyglądać. I on mówi, kiedyś jak trenował trójbój siłowy, to tak nie wyglądał jak teraz. I to ciało się przebudowuje. Ono dąży do twojej naturalnej sylwetki, bo my mamy różne geny, po prostu różne. Jeden jest bardziej szczupły, stworzony do, nie wiem, dłuższych dystansów pokonywania. Tak, jedna osoba jest bardziej umięśniona i duża, ale ciało przy odpowiednim, naturalnym żywieniu, jakie wprowadzamy, przebudowuje się do tego, jak zostaliśmy faktycznie stworzeni. Dlatego podstawa dla mnie to jest tak, dobre odżywianie, dobre nawodnienie, pozytywny mental, czyli nastawienie takie pozytywne do świata, wdzięczność, intencja, bodźcowanie też zimne, czyli nie przegrzewanie się. To już nie chodzi o to, że tylko mamy morsować, tylko wychodzić na pewne stresory naturalne. Większe powrót do natury, tak, obcowanie z naturą, wyjście do lasu, wyjście na spacer, nie do galerii handlowej, przejście między sklepami, tylko pójdźmy, nie wiem, na łąkę, pole, las, plażę, zależy gdzie mieszkamy, góry i tak dalej. Obcujmy z tą naturą więcej, żeby odejść od tych strasznych urządzeń, nie? Które są pożeraczami. Tu jeszcze zmienię trochę temat. Wczoraj pokazały się jakieś badania, że pokolenie Z, czyli obecny nastolatek, spędza minimum
9 godzin na telefonie dziennie. Minimum. Mnie to przeraziło, bo zakładając, że 8 godzin śpi, 9 siedzi na telefonie, 5 jest, czy tam 6 w szkole, czy 7, to mówię, to gdzie jest jego życie? Spanie i telefon. Dwie najdłuższe te. No i córka mi właśnie mówi, bo jest nastolatką, tak prawie 16-letnią, że mówi, w klasie ona nie ma kontaktu, bo na przerwach to wszyscy siedzą w telefonach. Ja mówię, czemu ty nie wychodzisz z koleżankami? No bo one siedzą, tu się spotykają. Mają jakieś grupy pozakładane, one nie wychodzą nigdzie, tylko na jakichś tam czatach dziwnych. Moja głowa tego, dlatego wiem, że takich ludzi jak ja, czy ty, promujących zdrowy styl życia, no bo swoim kanałem też, dzięki twojemu kanałowi, twoim gościom, twoim podcastom, też gdzieś tam docierasz, tak, do jakiejś grupy odbiorców, którym uświadamiasz, że jednak są inne aspekty trafiania w kierunku drogi do zdrowia. Dlatego wiem, że takie osoby jak ja, jak ty, no, za kilka lat będą naprawdę bardzo potrzebne, bo ludzie idą w samą zagładę, odstępując właśnie od tej natury, przeskakując tu. Dlatego mówię, ten z kolejnych aspektów to był powrót do natury, uziemianie się, co jest prostą pierdołą, ale kiedyś ludzie w domu mieli gliniane podłogi i spali na siennikach. Oni wtedy mieli cały czas kontakt z podłożem de facto. Ten wymiana, ja dzisiaj taką krótką rolkę zrobiłem, wymiana elektronów, przez nas przepływa energia, więc plusy z minusami się wymieni. My oddajemy tą, w cudzysłowie, złą energię do ziemi. Ziemia lubi, ja zawsze tak tłumaczę, ziemia lubi tę złą energię, ona ją zabiera. I wtedy czujemy się lepiej. Dlatego często wyjeżdżając na wakacje, na urlopy, my się nie czujemy lepiej dlatego, że jest plaża, nie pracujemy, tylko my dużo mamy kontaktu z ziemią, gdzie oddajemy tą negatywną energię, uziemiamy się. Już są nawet badania pokazujące, że dużo komórek i procesów autonaprawczych się uruchamia wtedy, jeżeli my mamy kontakt z podłożem. No a teraz wszędzie buty, samochód, w domu sztuczne wylewki, posadzki, my w ogóle nie mamy kontaktu z podłożem. Nie? Dlatego to jest taki następny aspekt, który ja zalecam, który daję też w swoich zaleceniach, to również codzienne uziemianie się, wyjście, chociaż nie wiem, no jak ktoś mieszka w bloku, no to w ostateczności niech sobie kupi prześcieradło uziemiające, bo też już są takie, że można się podłączyć do zera w gniazdku i no nie będzie to natura, ale lepsze niż nic, tak? Jak tam się wstydzi chodzić po trawniku przed blotkiem na boso. No, ja nie ukrywam, żebym wyszedł, bo dla mnie to nie jest żaden problem ubrać sobie buty gdzieś tam w samochodzie czy gdziekolwiek. Dlatego no, tu zalecam takich wiele, wiele aspektów, czyli podchodzimy holistycznie i na pewno aktywność fizyczna. Tak? No, powinniśmy przynajmniej spacerować, minimum te 10 tysięcy kroków, co dla niektórych się wydaje przerażeniem, ale my naturalnie kiedyś jako homo sapiens, bo już wiele naukowców mówi, że już my nie jesteśmy homo sapiens, tylko jesteśmy odległymi kuzynami homo sapiens, bo homo sapiens już dawno wymarł, bo nie mamy czaszkę mniejszą i mózgi mniejsze i robimy się coraz mniej inteligentni. Mimo że idzie rozwój technologiczny, wydaje nam się, że jesteśmy coraz mądrzejsi, to fajnie mi ostatnio jeden z naukowców podpowiedział, że jeszcze chyba 300 lat temu IQ człowieka było oceniane średnie na około 180 do 200, teraz IQ człowieka średnie jest 86. Czyli my jesteśmy o połowę głupsi już niż, może nie głupsi, nieinteligentni, tak, niż nasi kuzynowie, dlatego kuzyni. Dlatego jesteśmy no, coraz bardziej też podatni na choroby, coraz odbiegając od tej natury. Nie? Dlatego mówię, ja te wszystkie aspekty staram się jakby wracać, żebyśmy spacerowali, chodzili, żeby ta limfa krążyła. Dla facetów, co szczególnie powiedziałem, zalecam trening siłowy. Dlaczego? Bo gospodarka hormonalna rusza, bo po złamaniu 30 roku życia testosteron i wszystkie hormony to odpowiedzialne za męskość zaczynają troszkę spadać. Dlatego fajnie jest chodzić na trening siłowy. Jak nie masz czasu, to nawet chodź raz w tygodniu, poruszając największe partie mięśniowe. Nie bicepsik, żeby na dyskotekę czy przed dziewczynami było fajnie, tylko martwy ciąg, przysiad. Przysiady, ćwiczenia, które nie są fajne, nie są komfortowe, ale dają
pobudzenie dla największych partii i grup mięśniowych. Nie? Najwięcej mięśni ruszy się właśnie w przysiedzie, w martwym ciągu. I te dwa ćwiczenia też zawsze zalecam, żeby wdrożyć. Nie umiemy tego robić, skorzystajmy raz czy dwa ze specjalisty, który ci pokaże, jak to zrobić prawidłowo, żeby sobie nie narobić krzywdy, bo tak szarpiąc się za duże ciężary, a nie umiejąc robić to technicznie, możemy sobie zrobić też duże kuku, tak, z kręgosłupem, czy później jakieś przepukliny międzykręgowe, wyskakujący dysk, czy tak dalej. Dlatego wszystko róbmy z głową, wszystko róbmy powoli, nie starajmy się bić rekordów, tylko jeżeli siedziałem 5 lat na kanapie, no to nie idę jutro na bieg 10 km, tylko zacznij od spaceru, zacznij od szybszego marszu, od marszobiegów, później jakichś interwałów i tak dalej. Tak? Idziesz na siłownię, to zacznij od w ogóle ruchów, żeby te wszystkie twoje stawy, powięzie, ścięgna zaczęły się ruszać, później wdrażaj większe obciążenia i nie patrzysz, że ten obok to wyciska tyle, czy ten, to ja też wezmę. I później po wykręcaniu kontuzję i koniec, i sport się skończy, nie? Bo przecież kurde, no skręconą mam nadgarstek, łokieć, albo ja nie mogę, bo mnie boli. A ja mówię, czemu cię boli? No bo 120 próbowałem podnieść. A mówię, a kiedy ty byłeś ostatni na siłowni raz? No 15 lat temu, nie? I tyle wyciskałem. Dlatego mówię, tutaj małymi kroczkami, kaizen i odrzućmy syf, wracajmy trochę do natury. Patrzmy, jak kiedyś ludzie żyli. Wtedy żyli w zdrowiu i w szczęściu. Więcej radości dawała nam rodzina. Zobacz, że teraz odbiega się w ogóle ten trend cały światowy. Odbiega od rodziny. Nie, nie ma już w modzie. Ja jestem niemodnym facetem. Żonę jedną, zamiast na Tinderze codziennie inną laseczkę, nie? I można walić rekordy. Trójkę dzieci, dwa psy. Kurde, no. Nudny jesteś, stary. Nie? Poruszyłeś teraz bardzo dużo ważnych i wartościowych informacji. Tak chociażby z uziemianiem. Nagrałem całą rozmowę z uziemianiem z Dominikiem z Zimnych Rzeczy. Tam mówiliśmy o tym uziemianiu. I weź sobie teraz przykład tego, o czym mówiłeś wcześniej w morsowaniu. Morsowanie w tych butach neoprenowych. To neoprenowy. Gdy idziesz morsować w ten sposób, to nie uziemiasz się tak bardzo, jakbyś poszedł na boso się morsować. Więc tu już to wszystko wchodzi, że nawet w tych już dobrych nawykach dalej dodajemy do tego tą sztuczność. Tak. Dlatego mówię, ja cały czas jestem, wróćmy do natury. Ja często nawet podpowiadam, bo ciężko teraz pokoleniu Z cofnąć się jak tam. Ja jeszcze jestem w stanie sobie przypomnieć swojego pradziadka, dziadka, jak oni kiedyś tam żyli. Jak mi dziadek opowiadał, jak spał, bo mój dziadek pochodzi z gór, że zamarzało wiadro z wodą mu w sypialni. Takie były mrozy zimą, tak? Że on spał w takiej temperaturze i że rano mieli wychodek, nie miał z kranu lecącej wody, tylko chodzili myć się do strumyku i mówi, leciał w gaciach na śniegu przy mrozie, chlapał się tam z tego strumyku i zapieprzał ubrać się i do szkoły. Tak? I to były takie, no, i ci ludzie byli zdrowi, oni długo żyli w zdrowiu i w dużym komforcie, co poruszaliśmy, komforcie życia, bo byli cały czas sprawni, oni cały czas byli w ruchu. A teraz jak wygląda nasz dzień? Rano ktoś wstaje, pierwsze co, to komóreczko, co tam na socialach się dzieje, dobra, kawka musi być od rana, to też kolejny długi aspekt, można pociągnąć rozmowy, kiedy w ogóle powinno się pić kawę i czy w ogóle pić. Później następne to co, no posiedzimy chwilę albo do samochodu, do pracy, siedzimy, jedziemy do biura, w biurze siedzimy, znowu z biura do samochodu siedzimy, wracamy do domu, na kanapę siedzimy i później piweczko albo jakieś winko i ten. No my cały czas siedzimy, dlatego znowu metody oddechowe, bo ja jestem też trenerem oddechowym Oxygen Advanced, czyli Buteyko. My zatraciliśmy umiejętności oddechowe. Dlaczego? Bo ciągle siedzimy. Po prostu przepona jest zamknięta. My oddychamy górą płatki piersiowej. To po prostu kolejny odcinek byśmy musieli nagrać na te wszystkie aspekty. No jest dużo, dużo, dużo rzeczy, które trzeba naprawiać, nie? Żeby znowu nasz organizm funkcjonował dobrze. Dlatego między innymi, wracając do tam któregoś z poprzednich pytań, jeszcze zalecam też naukę oddychania na nowo. Bo statystyki podają i badania pokazują, że 97% populacji zachodniej nieprawidłowo oddycha. Jeszcze właśnie w temacie tej młodzieży, 9 godzin na telefonie, to pomyśl sobie, że oni wieczorem
oglądają Netflixa na komputerze, jednocześnie trzymają telefon, gdzie rozmawiają jednocześnie z trzema osobami pisząc, jednocześnie przeglądają jeszcze TikToka i to wszystko robią w jednym czasie. I też właśnie ciekawa sprawa, ja prowadzę właśnie taki podcast raczej o rozwoju, o tym zdrowiu, o uświadamianiu ludzi i jeżeli spojrzę w statystyki swoich odbiorców, to są w większości ludzie już starsi, po 50 nawet. Młodzi ludzie w ogóle nie interesują się dbaniem o własne ciało. Nie, no i to jest zatrważające, dlatego moja córa 16-letnia no, jest wyrwana trochę z innego świata, bo ma się śmieje starego, który ma hopla na punkcie uzdrawiania ludzi i prowadzenia ich zdrową drogę, tak, żeby naprawdę dbali o siebie. No i ona nie może się odnaleźć, bo ci powiem, mimo że mieszkaliśmy w Hiszpanii czy w Niemczech, wydaje mi się, że nie wiem dlaczego jako Polacy zaczęliśmy wszystkich wyprzedzać, tylko w tą negatywną stronę. Bo zawsze byliśmy w cudzysłowie trochę zacofani, tak? Coś się pojawiało w Stanach i tam 10-15 lat później w Polsce. Byliśmy ciągle gdzieś tam z tyłu, a teraz jak pokazują znowu dane, my jesteśmy najszybciej tyjącym społeczeństwem w całej Europie i nie wiem, czy Stany są brane pod uwagę, bo nie pamiętam już tego, ale na pewno w Europie najszybciej nasze dzieci tyją, tak? Czyli ta młodzież. Co mi córka właśnie wczoraj, bo z nim rozmawiałem, ona mówi, że chłopacy w klasie coś tam mówili, że nie mogą spać w nocy, że cierpią na bezsenność i boli ich głowa. A ja mówię, jak oni siedzą do nocy ze światłem niebieskim, kolejny temat pewnie poruszałeś już na kanale, ze światłem niebieskim, patrzą w te telefony, poza tym to, co wspomniałeś, Netflix, Instagram, TikTok, Facebook, to jest tak przebodźcowanie dopaminą, że zanim ten organizm się wyciszy, to oni zasypiają faktycznie trzecia, czwarta nad ranem, a potem siódma musi wstać i iść do szkoły. Nie? I w szkole chodzą po prostu zombiaki. Nie? I oni chodzą na tabletkach takich, albo kolejna rzecz, energetyki. Napoje energetyczne często już w takich fajnych 1,5-litrowych butelkach. Nie? Po prostu to pokolenie będzie bardzo schorowane, bo moja córka tam stara się trochę napominać, no nie jest pozytywnie odbierane to, tak jak ona tam nawraca w klasie swoich kolegów i jej kolega jeden powiedział, że mój tata tak robi od 20 lat i jakoś nie choruje, że źle śpi, nie? Że siedzi do późnych godzin nocnych i ten, no dobrze, no. Niech się prowadzą, zobaczymy za kilka lat. Teraz w ogóle nasze pokolenie charakteryzuje się tym, że jest mnóstwo tych ala nocnych marków, że oni szukają wymówek w tym, że taką mają genetykę, że nie są zmęczeni w ogóle w nocy. No ale jak masz być zmęczony, jak bodźcujesz się różnymi rzeczami przez całą noc? Twój rytm dobowy jest kompletnie rozwalony, gdzie wystarczy przez tydzień chociażby zachować te zdrowe nawyki, unikać światła niebieskiego wieczorem, wyciszać się wieczorem, już nie jeść te 3-4 godziny przed snem. I to wszystko, jak zadbasz o ten rytm dobowy, to nagle się okazuje, że większość ludzi jest z kowronkami. Większość wstaje o 7 pełny i są pełni energii, więc to też jest takie, rytm dobowy został całkowicie zapomniany w tych czasach. Tak, i to, co wspominasz, jest bardzo istotne, bo ja sam jestem tego przykładem. Jak prowadziłem to życie jeszcze korporacyjne, siedziałem do nocy przed komputerem pijąc swoją whisky, też zawsze mówiłem, że ja jestem sobą. Zawsze mówię, ja jestem sowa murowana, nie? Ja wolę siedzieć do nocy i dłużej spać. Nie miałem pojęcia i dopiero ucząc się o zdrowiu też doszedłem w końcu do chronobiologii, że jest coś takiego w ogóle i że nie ma w ogóle czegoś takiego jak skowronek i sowa, tylko my żyjemy zgodnie z cyklem dobowym, zgodnie z naturą. I jak zacząłem to wszystko wprowadzać, to jakoś z nienacka z tej sowy zrobiłem się skowronkiem. A to, co wspomniałeś o świetle niebieskim, kilka dni, bo mi się popsuły okulary blokujące światło niebieskie, połamały się i czekałem, zanim mi nowe tam dostarczą. I kilka razy siedziałem wieczorem przed komputerem, bo musiałem coś zrobić i ci powiem, tak mnie to rozwaliło, nie mogłem spać do drugiej w nocy, faktycznie. Robiąc tylko i patrząc monitor, gdzie i tak staram się ściemniać bardzo i tam daję te barwy niby mniej drażniące oko, ale mimo wszystko nie mogłem spać, zakładam okulary, w ogóle staram się jednak już nie, chociaż mam coraz więcej pytań, a jestem taki, no, że staram się odpowiedzieć i ten, no, nie ukrywam, że sam się wyłamuję i
długo siedzę z tym telefonem, ale no staram się to robić w okularach zawsze i nie rozbijać tego. I ściemnione mam jeszcze też na monitorze, na wyświetlaczu zawsze światło. Jak najbardziej, że czasami prawie nic nie widzę, co tam widać w tym telefonie, nie? Bo ja mam te okulary silnie blokujące, takie mocno pomarańczowe i staram się odcinać od tego światła i to, co wspomniałeś, no nie obżerać się przed snem i no nie, znaczy ja teraz kawy w ogóle nie piję od jakiegoś czasu, ale nie pić kawy minimum 8 godzin przed pójściem spać, nie? Bo tak powinno gdzieś 6-8 godzin, nie powinniśmy już pić kofeiny i pobudzaczy jakiś, bo to tak długo się utrzymuje w organizmie. I wtedy jak to wszystko wyrówna, tak? To nie, no jak się to wszystko unormuje, to będziemy z kowronkami. Tak, tak. Może są jakieś różnice, ale te różnice na pewno nie wynoszą kilku godzin, może tak. Ale ogólnie uważam, że rytm dobowy jest jednym z kluczowych elementów i bardzo często jest zaniedbywany. Popatrz tylko na to, że większość porad w zakresie regulowania rytmu dobowego nie da się na nich zarobić. Na nich się nie da zarobić, bo jak zarobisz na tym, żeby powiedzieć komuś, żeby wyszedł rano na słońce? No nie zarobisz na tym, dlatego myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego mało ludzi o tym mówi. No chyba, że jesteś producentem okularów blokujących światło niebieskie, no to jeszcze możesz tam coś uczknąć z tego rynku, nie? I promować tak. To, ale ma to wiele aspektów, ale tak jak wspomniałeś, no to jest kluczowy, no ale kluczowy jest też odżywianie, kluczowy jest mental, dlatego moje logo jest w kole, bo ono nie było w kole, ale ja zrobiłem z tego taki, się śmieję, pizzę i tak tłumaczę, że to są kawałki i my musimy każdy kawałek naprawiać, nie? Żeby jednak i rytm dobowy, i oddychanie, i to bodźcowanie zimne, i odżywianie, i nawodnienie, i regeneracja, i rytm dobowy, po prostu łączymy w całość. Jeżeli to wszystko naprawimy, to organizm podniesiemy naprawdę z ciężkich stanów zdrowotnych. No, naprawdę jesteśmy dużo w stanie go wesprzeć. Nie? Wtedy mu nie przeszkadzamy, on włącza te powoli procesy naprawcze i to trwa. No, trwa długo, ale jest możliwe. Dlatego tak jak wspomniałem przed nagraniem, że wiele osób nie chce ze mną pracować, bo nie jestem wygodny. Bo tak jak ci powiedziałem, jeżeli mamy cofnąć jakąś chorobę, coś wycofać, to tutaj nie ma już spekulacji. No, albo robimy restrykcyjnie, no, albo wcale, bo jak mamy się bawić w kotka i myszkę, czy jakieś oszukiwanie, że ktoś mi będzie mówił, że robi tak, a nie robi tak, no to zapraszam do tam dietetyków takich, co cheat day pozwalają 80-20, to wtedy może schudniemy, może zgubimy trochę tkanki tłuszczowe, jak chcemy tam schudnąć, jak takie mamy cele, ale na pewno nie wyciągniemy w taki sposób żadnej choroby, która jest jakąś chorobą immunologiczną, czy metaboliczną, czy autoimmunoagresywną. Holistyczne podejście jest bardzo ważne i w tym temacie 80/20 dużo ludzi to promuje, żeby jednak sobie pozwolić od czasu do czasu na te cheat meale, ale z drugiej strony w ten sposób nigdy nie dasz okazji swojemu układowi nagrody chociażby się zresetować, bo ty ciągle będziesz mu przypominał o tym ala narkotyku. Dlatego ja tutaj nie wspomnieliśmy na tym filmie, ale jedną z rzeczy, którą też robię i promuję, to są głodówki lecznicze i to jest tematyka znowu bardzo długa i obszerna, bo jest kontrowersyjna również, tak? I nie każdy jest gotowy. Ja organizuję takie postkampy czy wyjazdy na krótkie głodowania, w cudzysłowie, gdzie tam uczymy się też pewnych aspektów, robimy pewne zajęcia, a przy okazji razem pościmy i przygotowuję osoby, które chcą w przyszłości też dłuższych postów dokonywać. I to właśnie pomaga w zresetowaniu wszystkiego, bo to ci resetuje cały układ pokarmowy, resetuje ci bardzo mental. Nie wiem, czy kiedykolwiek robiłeś post wodny dłuższy niż tam kilka dni, bo to tak naprawdę dopiero odczuwalne takie zmiany z postrzegania świata nawet, bym to nazwał, zaczynają się tak po 7-10 dniu. Zaczynasz inaczej patrzeć zupełnie na świat, w inny sposób, w innym pryzmacie wszystko widzisz, nie? Fajnie się resetuje wszystko, ty możesz wtedy też na nowo programować wszystkie smaki, wszystkie receptory smakowe, nie? Można zresetować całkowicie pewne nawyki, które miałeś złe w jedzeniu i ciężko ci było porzucić, to poprzez post wodny, czy tą głodówkę leczniczą, jak to woli nazywać,
jesteśmy w stanie to zresetować i wrócić zupełnie na nowo. No też do głodówek leczniczych są pewne przeciwwskazania, do pewnych tam typów osób nie można tego robić i tak dalej. No ale wszystko trzeba robić z głową i to mówię, kolejny z aspektów, którego nie poruszyliśmy, bo to jest znowu szeroka tematyka. Dlatego mi wiele osób też zarzuca, że ja promuję posty wodne, a posty wodne zjadają mięśnie, niszczą ciało i tak dalej. No to ja w swoim życiu tak starałem się to policzyć w zeszłym roku, to nie jadłem już ponad rok czasu. Tyle zrobiłem głodówek, że ponad 370 dni nie jadłem. I jakoś ważę cały czas około 105 kilo i ta moja masa się utrzymuje przez x lat. No wiadomo, jak poszczę tam 20 kilka dni, no to ta masa mi spada, ale ona zaraz dorównuje do tego, bo to też schodzi woda, opróżnia się przewód pokarmowy, schodzi glikogen z mięśni, więc to są już duże kilogramy. No i to wszystko szybko wraca, a spala się jedynie cały syf naleciałości i tkanka tłuszczowa. Tematów do rozmów z tobą nie brakuje. A właśnie w tym temacie twojej masy. Ja jak byłem na karniworze przez moment, czy w ogóle jadłem więcej produktów odzwierzęcych, to masa mi spadała mięśniowa. Nie ważę jakoś dużo, a mimo tego to zauważyłem i trudno było mi przejeść to moje zapotrzebowanie. Ty ważysz 105 kilo, mówisz tutaj, że jesteś prawie na karniworze. Jak ty to robisz, że utrzymujesz tak dużą masę na karniworze? Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki, ponieważ pokazujesz mi w ten sposób, aby nagrywać więcej materiałów o właśnie tej tematyce. Jeszcze dla jasności, to co przed chwilą przesłuchałeś, to był tylko fragment całej rozmowy. Link do tej całej rozmowy zostawię oczywiście w opisie. Sprawdź koniecznie, ponieważ wiedza stanowi fundament wolności. I proszę cię jeszcze o udostępnienie tego materiału, czy to szerszemu gronu, czy to swoim znajomym, ponieważ świeczka, od której zapala się kolejna, nic nie traci. Jeszcze a propos wiedzy. Po wielu zapytaniach, czy posiadam swój własny newsletter, postanowiłem go założyć. Będę w nim dzielił się praktycznymi i sprawdzonymi rozwiązaniami na dbanie o własne zdrowie. Zapomnij o oklepanych dietetycznych kwestiach liczenia kalorii i innych nudnych rzeczy. Na tym nie będę się skupiał. Celem tego newslettera jest dostarczanie nowych, świeżych, mało popularnych informacji o zdrowiu. I najlepsze jest to, że ten newsletter jest całkowicie za darmo, przynajmniej na razie. W ramach tego newslettera będziesz dostawał wartościowe wiadomości na temat zdrowia i tego, jak najprościej i praktycznie o nie zadbać. Już teraz czeka na ciebie cała seria na temat rytmu dobowego. Czekają na ciebie pojedyncze wiadomości na tematy saunowania, ale nie takie, że saunuj po prostu, ale takie szczegółowe tematy, co się dzieje w twoim ciele podczas saunowania. Mnie to osobiście skłoniło do saunowania dużo częściej. Co więcej, znajdziesz tam również pojedynczą wiadomość na temat chociażby HRV, czyli bardzo ważnego wskaźnika zmienności bicia twojego serca, które pokazuje, jak twój organizm radzi sobie ze stresem. Ale to nie wszystko. Napisałem również jedną wiadomość na temat pradawnej techniki, pradawnej praktyki, a także w ramach newslettera będę streszczał całe dwugodzinne rozmowy z różnymi ekspertami od zdrowia w Polsce do krótkich podsumowań, które łatwo możesz zastosować potem w prawdziwym swoim życiu. Podsumowując, wartości jest multum, nie możecie tam zabraknąć i widzimy się po drugiej stronie odbiornika w twoim mailu.